To zrobi Błaszczak, minister obrony narodowej w Polsce. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam właśnie wizję przepowiednia jasnowidza z Czuchowa dotyczącą ministra Błaszczaka, szefa Mono. A no to jest bardzo ciekawa wizja przepowiednia, no bo przecież widzimy, co się dzieje ostatnio naruszenie granicy. Polski, tak, przez helikoptery z Białorusi, nieciekawa nie sytuacja, jeśli chodzi o tutaj granicę z obwodem kaliningradzkim, z Białorusią, na, na terenie Ukrainy ma miejsce wojna. No właśnie, co takiego planuje tutaj zrobić minister Błaszczak? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Zyczuchowa. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Oczywiście jest to wizja przepowiednia, nie wiemy, czy w ten sposób postąpi minister Błaszczak, czy nawet w ten sposób myśli. Jest to przedstawione z punktu widzenia jakby tego, co mówi Jasnowidz Jackowski. Ja tutaj to analizuję na moim kanale, te wizje przepowiednie. No i jasno Jackowski powiedział w ten sposób. Minister Mon Błaszczak ma myślenie pod strategię swojej partii, swojej praktycznie władzy. Tak, następnie widzi ministra Błaszczaka, który siedzi w jakimś namiocie wojskowym, jakby to był hangar, siedzi i wesoło opowiada sobie, tak, siedzi po prostu z kimś i wesoło sobie opowiada, śmieje się z całej tej sytuacji. Nie, tak, według jasnowidza Jackowskiego jest to bardzo symboliczne i ma to związek z tworzeniem nerwowej atmosfery, e, tworzeniem napięcia. Tak brzmi ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Teraz robimy sobie analizę tej przepowiedni. No pamiętajmy, nie wiemy czy tak rzeczywiście będzie czy tak jest, tak. Natomiast tutaj no widzimy co się dzieje, tak Ca cała ta sytuacja, która ma miejsce w Polsce, chociażby te helikoptery, które naruszyły tej granice Polski i tak dalej. No wiadomo, no, takie helikoptery to jest po prostu jakby ręka Białorusi, tak. To jest dział Białorusi, a kto wie czy nawet nie Kremla. Natomiast no tutaj jest przerażające, że właśnie minister miałby siedzieć właśnie w tym namiocie w i sobie po prostu wesoło rozmawia, siedzi sobie z kimś po prostu wesoło rozmawia. Znaczy wątpię, no to ja, bo oczywiście odrzucam taką tezę, że sobie po prostu rozmawia do wcipy, opowiada i tak dalej. Tak, no nie wiem, jak tu się spotykają z i znajomi, sąsiedzi czy tak dalej, czy takie, taka sytuacja. Tu bardziej bym po prostu szedł w tą stronę, że on jakby opowiada sobie na temat tego, co się dzieje w kraju, e, śmieje się praktycznie z tego, tak, i wesoło po prostu sobie z tego e, o, o, na ten temat się po prostu opowiada, tak, i że według jasnowidza Jackowskiego jest to bardzo właśnie symboliczne, e, że też jasnowidz Jackowski widział w tej wizji tworzenie napięcia. Znaczy, jakby, no tak powiedziałem, no wątpię, żeby tutaj minister Błaszczak tutaj wysyła helikoptery białoruskie na teren Polski, żebyśmy żeby się czuli po prostu bawy, natomiast, no na Pięcie widzimy, które ma miejsce, tak, no, brak reakcji na przykład, albo spóźniona reakcja, jeśli chodzi o polskie wojsko, e, tak, ja mówiłem, przedstawiam to na moim kanale, e, że po prostu powinny wystartować samoloty, tak, no wiadomo, że nie F-16, bo te helikoptery latały nisko nad ziemią, ale na przykład samoloty po prostu, czy tak teraz podobno wysłano tam już helikoptery bojowe, wojskowe na ten teren, e, które po prostu powinny dać tam sygnał, jeśli chodzi o te helikoptery tak, białoruskie i jeżeli się do tego nie dostosują, to powinny zostać zeszczelone, tak? Zresztą była taka sytuacja po prostu parę lat temu, przedstawiałem ją na moim kanale, jeśli chodzi o Turcję i Rosję, gdzie po prostu Rosja naruszyła po prostu przestrzeń powietrzną Turcji, dostała tam po prostu te sygnały, po czym tam po kilkudziesięciu sekundach, chyba po dwudziestu siedmiu sekundach, te samoloty zostały zeszczelone. Tam były chyba dwa samoloty. Jeden pilot zginął, a drugi faktycznie chyba się tam uratował. Natomiast dwa samoloty zostały zeszczone. No Turcy tam się nie przejmują. Raz, dwa i koniec, tak? I tam się, będą się przejmować. Naruszyłeś granice i dostajesz, tak? Natomiast tutaj jest troszeczkę inna sytuacja. Też bym był daleki od takiego radykalnego, że naruszy to od razu po prostu trzeba zeszczelić, bo bez przesady, tak? Ale trzeba było poderwać tutaj sprzęt jakiś wojskowy, czy helikoptery, czy inny sprzęt. Powinny po prostu być tu, powinien być tutaj jasny sygnał, że ten helikopter Helikopter białoruski ma opuścić teren. Gdyby się do tego nie dostosował, to wtedy powinien rzeczywiście go zeszczelić, tak? No, to jest oczywista sprawa, tak? Więc tutaj, no, trzeba chronić swój teren. To jest oczywista sprawa. Zresztą, taka sytuacja, jak te helikoptery naruszają granice Polski, jeżeli, no, bo to jest. Ja wiem, że to jest z jednej strony, tak, no, zeszczelisz, no, to może dojść do wybuchu wojny i tak dalej, a z drugiej strony, będziesz pozwalać za każdym razem, żeby te helikoptery latały, to potem ci wleci, nie wiem, inny samolot i tak dalej. No. No to jest oczywista sprawa, tak? Natomiast tak, tutaj Janicackowskich właśnie mówi, jeśli chodzi o ministra Błaszczaka, że myślenie pod strategię swojej władzy, swojej partii. No za chwilę mają miejsce wybory. Takie po prostu budowanie tutaj napięcia strachu. Znaczy, wydaje mi się, że to akurat nie podziała społecznie akurat tak, bo widzimy, co się dzieje w ogóle po prostu, jeśli chodzi o Ukrainę, oczywiście potępiam to, co robi Rosja, potępiam to, co robi Putin. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Natomiast wydaje mi się, że bo też była taka przepowiednia. Jasnavideć koskiego, który mówi w ten sposób, że. Ten, ta atmosfera, tego napięcia, stresu, że ona będzie odczytywana przez społeczeństwo jako fałsz, tak? Że bardziej media po prostu tworzą taką atmosferę, że tam się dzieje nie wiadomo co takiego strasznego i w ogóle, a wcale po prostu tak nie będzie i społeczeństwo będzie odczytywało to właśnie jako fałsz. No, Polacy nie są głupi, nie są naiwni, tak? Ja wiem, że często tam politycy po prostu się śmieją z ludzi i tak dalej, natomiast albo na przykład, że obietnice wyborcze, no ale na kogoś ludzie muszą zagłosować, tak? No to, też jest inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że no, Polacy nie dadzą się tak nabrać i nie nabierają się na to. Widzą, co się dzieje. To są po, po, poszczególne sytuacje, natomiast to nie jest też taka sytuacja, bo być może po prostu rzeczywiście będzie taki przekaz medialny, czy na przykład PiS będzie chciał, żeby była taka atmosfera, o wojna już, jest zagrożenie i tak dalej. Wiadomo, że w każdej chwili może dojść do wybuchu wojny, nikt tego nie podważa. Natomiast, no bo jakby yy, 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 historia pokazuje, że w tych państwach, gdzie na krótko przed wyborami jakaś była sytuacja niepewna, nie napięta, yy, tak, w kraju, no to ludzie, bo ludzie zawsze głosują w ten sposób, tak. A ta partia mu się nie podoba, tam tamtą i tak dalej. Ale jak jest sytuacja niebezpieczna, to mój dobra, niech oni tam już rządzą, po prostu byle tam zapanowania całą tą sytuacją. No ale u nas nie ma takiej sytuacji jakiejś otwartej wojny, że czołgi nas po prostu latają i tak dalej, yy, tak. Więc to, 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 to tak wygląda po prostu sytuacja, bo w momencie, kiedy jest konflikt, rzeczywiście, no, no to ludzie wolą, żeby to już nie zmieniać, żeby tam był po prostu ten rząd, który jest, bo sytuacja już po prostu jakby ci kule latały nad głową, tak, no ale tak nie jest w Polsce, więc PiS może tworzyć taką reakcję, tak, czy budować taką narrację w społeczeństwie, taki przekaz, no ale tak, nie jest, tak, mają miejsce tak? tutaj po prostu sytuacje tak z tymi, z tymi helikopterami, czy po prostu kwestie, jeśli chodzi o granice z Białorusią, no od tego są po prostu polskie władze Odpowiednie służby też został budowane tam po prostu płot. Wiadomo, że płot nie zatrzyma wszystkich, żeby po prostu strzec bezpieczeństwa. To jest oczywista sprawa, tak? Natomiast to nie jest tak, że Białoruś, nie wiem, tutaj nagle Białoruś zaatakowała tutaj Polskę, tak? E, podbiła Polskę. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, no to jest wizja przepowiednia, nie, wie, nie wiemy, czy tak będzie. Natomiast używanie takiej retoryki wojennej i strachu. Pod kątem swojej partii, moim zdaniem, to może być nie bardzo niebezpieczne. To może być bardzo niebezpieczne dla partii rządzącej, tak? No bo to jest po prostu takie wykorzystywanie takich już po prostu bardzo takich tych instynktów, tak? Takich. No, wiadomo, każdy chce przetrwać, przeżyć, tak? No ale jeżeli po prostu tego zagrożenia nie będzie, to potem może być wściekłość społeczeństwa, tak? Bo co innego, wiadomo, obietnica społeczna, czy ten da 500, czy tam ten 800 plus, czy 1000 plus, 13, 15, 16, emerytura i tak dalej. Natomiast jakby bazowanie na takim, budowanie takiego strachu i narracji, że nagle po prostu no, nas to wszyscy zaatakują, podbiją i tak dalej. Zresztą teraz to jest ciekawe, że dwa miesiące, pewnie nie, nie, parę miesięcy jest do wyborów, a nagle po prostu słyszymy co chwilę w mediach, tu zatrzymano szpiega tego, tam zatrzymano szpiega. Ja na przykład w ostatnim czasie po prostu więcej słyszałem informacji na temat zatrzymania szpiega niż w ostatnich po prostu dwóch latach, tak, e, gdzie po prostu tam były pojedyncze. Wiadomo, może to jest po prostu akurat przypadek, natomiast jakby e, no to też jest to troszeczkę dziwne, że na krótko przed wyborami co chwilę słyszymy na temat tego, że ten szpieg jest zatrzymany, tamten szpieg, tak, jakbyś miał wrażenie, że o kurczę, to, to się szykuje naprawdę, tak. Z drugiej strony no, może to być przypadek, z drugiej strony no e, wiadomo, że to też po prostu jest sytuacja, jakby taki przekaz medialny idzie, że o Polska jest zagrożona, zobaczcie, to helikoptery tam szpiega zatrzymują, tu nie wiadomo, co się po prostu wydarzy, może Rosja zaatakować Polskę i tak dalej. No właśnie. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. A poza tym warto wspomnieć, że minister Błaszczak to jest po prostu bardzo zaufany człowiek, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, bliski współpracownik, tak? Jarosława Kaczyńskiego. Nie chcę mówić, że prawa ręka bez przesady, tak? Natomiast tutaj rzeczywiście po prostu, no, też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało dalej, jeśli chodzi o partię polityczną, tak, czy minister Błaszczak będzie ministrem Monu, czy może po prostu będzie pełnił jakąś inną funkcję. Tak, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.